kilka lat przed wystąpieniem poważnych chorób sercowo-naczyniowych i zawału, bardzo często u pacjentów występują zaburzenia erekcji. Więc jeżeli pacjent, młody pacjent do nas przychodzi i ma zaburzenia erekcji, to bardzo ważne, żeby tego czasem nie bagatelizować, nie zawsze zwalać na stres, bo nie zawsze jest stres, szczególnie jak na przykład pacjent jest otyły, ma nadciśnienie, ale o tym na przykład nie wie, pali, prowadzi niehigieniczny tryb życia, wtedy zawsze warto pomyśleć o tym, że może to być jakiś taki czynnik, który gdzieś tam nam mówi, że za jakiś czas ten pacjent może mieć poważne choroby sercowo-naczyniowe i zawał. Może to być przepowiednia dotycząca problemu w innym obszarze. Krótko mówiąc, czynniki ryzyka. Mówimy o nadciśnieniu, podwyższonym stężeniu cholesterolu, paleniu papierosów, braku aktywności fizycznej, otyłości. To są czynniki ryzyka miażdżycy naczyń. I ta miażdżyca doprowadza wcześniej czy później do zawałów serca i udarów mózgu. Ale z drugiej strony miażdżyca dotyczy naczyń tętniczych. Wobec tego, jeśli mężczyzna ma dysfunkcję erekcyjną czy zaburzenia funkcji seksualnych, to zapowiada, że za 3, 4, 5 lat będzie miał problem z tętnicą wieńcową, może mieć zawał, albo z tętnicą szyjną może mieć udar mózgu. Więc to jest jeden obszar. Czyli mówimy o przepowiedni, złej często. W związku z tym warto o tym myśleć wcześniej, jak już wystąpią te zaburzenia, albo jeszcze wcześniej, kiedy w ogóle nie wystąpią. Z drugiej strony, jeśli już ten problem się pojawi, człowiek zachorował na zawał serca, ma nadciśnienie, ma cukrzycę, bo to także jest czynnik ryzyka, to jest związane z pogorszeniem funkcji seksualnych, bo czasem ma ograniczenia ruchowe i ta kardioseksuologia, o tym mówimy, zajmuje się tymi dwoma jakby wzajemnie na siebie oddziaływującymi obszarami. Jeżeli chodzi o kobiety, to nie ma takich objawów. Czasami mówi się, że leki, które powodują nadciśnienie, które się leczy, stosuje się w chorobie nadciśnieniowej, zmniejszają nawilżenie znacznie. Natomiast u kobiet nie ma objawów predykcyjnych. Nie możemy powiedzieć, że jak kobieta ma zaburzenia libido, to za jakiś czas będzie miała choroby serca. Natomiast możemy powiedzieć, że kobieta, która przejdzie zawał albo która ma jakieś choroby sercowo-naczyniowe, będzie miała obniżone libido, będzie miała zaburzenia nawilżenia, czyli zaburzenia podniecenia, a także możemy też powiedzieć, że jeżeli dołączą się do tego inne czynniki, takie jak na przykład cukrzyca czy depresja, to te objawy będą się jeszcze bardziej nasilać, czyli tak naprawdę objawy seksualne, czyli te dysfunkcje seksualne będą się nasilać ze względu nie tylko na sam zawał, ale też na inne zaburzenia współistniejące. 10 milionów Polaków co najmniej ma nadciśnienia tętnicze, 16 milionów ma podwyższone stężenie cholesterolu. Nie wszyscy wymagają leczenia, nie wszyscy mają jeszcze miażdżycę, ale wszyscy wymagają jakiejś modyfikacji. Kilka milionów pali, sporo jest otyłych, około 2 milionów ma cukrzycę, więc problem chorób serca jest powszechny. Mamy do czynienia z około 150 tysiącami rocznie ostrych zespołów wieńcowych, które kończą się z reguły zawałem serca, czy to jest ta liczba nowych zawałów. Część z tych osób nie przeżywa ostrej fazy, 20% ginie przed dotarciem pomocy. Natomiast jeśli ktoś zwleka z dotarciem do lekarza, to jest często zbyt późno leczony, dochodzi do wystąpienia niewydolności serca. To jest kolejny problem, bardzo duży problem dla ochrony zdrowia, dla pewnych problemów finansowych, również finansowania, bo to jest stan, który decyduje o pogorszeniu rokowania, skraca życie, pogarsza jego jakość.